Rodzi się u mnie obywatela pytanie. Y a jak będą wobec tego y, sprawdzani i testowani y, szkoleni ci funkcjonariusze, którzy będą następnie decydować, komu i jak skonstruować prowokacje? Ja wiem, jak się prowokacje konstruuje, bo y, kilka lat temu usłyszałam, jak misternie w stosunku do mnie była y, prowokacja konstruowana, nie próbował jej nikt jej wcielić w życie, ale też już mogę powiedzieć. Ja. Jak się konstruuje prowokacja, na przykład wobec pani? E, wobec mnie konstruuje się podobno tak, że mm, chce się zatrzymać mnie w świetle kamer, y, y, ponieważ do ręki bym nic nie wzięła to ktoś idący przede mną coś miał y, upuścić odruch normalnego. Dobrze wychowanego człowieka za takiego się mam, jest podnieść to coś, co upadło, i powiedzieć proszę pana, proszę pani. Zgubił pan euro, yy, tam yy, teczkę, cokolwiek jak ktoś niesie kilka skoroszytów pod pachą, prawda? Odruch, każdy normalny człowiek by tak zrobił. No, ale wtedy można mieć odciski palców i konstruować dalej prowokacje. I tego się boję. To znaczy. Ja chodzę w rękawiczkach. Y, nie, wie pan, co. To, y, wiecie państwo, co. Ja się już niczego nie boję, bo już mi bliżej jak dalej. A Boga? Y, y, a poza tym, ale mam nadzieję, że Bóg jest sprawiedliwy i wtedy będzie rychliwy i sprawiedliwego za uczynki werdyktu oczekuje. W związku z tym, y, jeżeli. Miałyby być podobne sytuacje, to myślę, każdy obywatel czułby się zaniepokojony i może pozbyłam się od ruchów dobrze wychowanego człowieka po tym, czego się dowiedziałam, ale chyba nie o to chodzi. A kto konstruował tę prowokację? A to szkoda dziś czasu na tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że kiedyś ci, którzy mieli takie pomysły, sami się pochwalą, z imienia nazwiska podadzą.